tego radykalizmu, tego nacjonalizmu ukraińskiego. Tu przygotowując się do tego referatu i ogólnie pracując nad tym tematem, uderzyła mnie szczególnie taka ideologia znanego, myślę, Państwu Dońcowa, który w 1929 roku w Lwowie pojawiła się taka ulotka, która chyba charakteryzuje i pokazuje to, co miało nastąpić. Pozwolę sobie zacytować. Trzeba krwi, damy morze krwi. Trzeba terroru, uczynimy go piekielnym. Trzeba poświęcić dobro materialne, nie zostawmy sobie niczego. Nie styczmy się mordów, grabieży i podpaleń. W walce nie miejmy etyki. Każda droga, która prowadzi do naszego najbliższego celu, bez względu na to, czy nazwa się, ona, czy innych bohaterstwem, czy podłością, jest naszą drogą. To pokazuje, jak Ukraińcy byli bezwzględni w dążeniu do swojego celu, do stworzenia państwa ukraińskiego, co zresztą myśleli, że Niemcy im to umożliwią.